I wracamy do Państwa. Maciej Wolny, witam Państwa ponownie. Razem ze mną w studiu gość Piotr Cieszewski, taternik, zdobywca Monteverestu, drodzy Państwo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wczoraj mieliśmy przyjemność porozmawiać przez telefon podczas porannego programu w telewizji w Polsce.pl. Wypowiedział Pan wtedy takie słowa, że żadna góra nie jest warta tego, aby poświęcić dla niej życie. I zacząłem się zastanawiać w kontekście właśnie Tomasza Mackiewicza, który jest uważany w tym momencie za zaginionego, który przebywa prawdopodobnie na wysokości powyżej 7000 metrów nad poziomem morza. Co mogło się stać? Jakie czynniki mogły wpłynąć na to, że jednak doszło do tak tragicznej sytuacji, do podjęcia tego ryzyka? Też w kontekście słów samego Tomasza Mackiewicza, który w jednej z wypowiedzi wskazywał na podobne zdanie, że jakby nie warto ryzykować tego życia, tej najcenniejszej właśnie wartości dla nas, życia ludzkiego, aby zdobywać szczyty. Co się zatem mogło wydarzyć? Jakie czynniki mogły wpłynąć na to, że jednak to ryzyko zostało podjęte? A może też nagle coś się pojawiło, te choroby przyszły nagle? Czy taka możliwość w ogóle istnieje? Tak. Tam człowiek, jak ja to mówię, w ogóle leci na rezerwie. Gdybyśmy porównali naszą energię do baku paliwa w samochodzie, to tak jak tutaj jesteśmy wypoczęci, wyspani, napici, najedzeni, możemy powiedzieć, że mamy pełen bak. Tam wysoko tego pełnego baku nie ma się nigdy. Tam człowiek ma ten zasięg swój dużo mniejszy niż tutaj. Im wyżej, tym zimniej, im wyżej, tym niższe ciśnienie, im wyżej, tym mniej tlenu. Proszę sobie wyobrazić, że już na wysokości 5000 metrów mamy połowę tlenu w porównaniu z Warszawą. Połowę. Tak trochę jakbyśmy mieli brać co drugi oddech. Toż możemy się nawet tutaj próbując w studiu zasapać. A gdybyśmy jeszcze wrzucili sobie plecak na plecy i zaczęli iść po schodach, no to by było dużo gorzej. I to wszystko wpływa na takie lekkie otumanienie. My czasami tam dochodzi, albo bardzo często nawet, że nie umiemy do końca racjonalnie postrzegać sytuacji. I w mojej opinii doszło tutaj do takiej, mogło dojść do takiej gorączki szczytu. Bo proszę sobie wyobrazić, że w przypadku Tomka 7 lat z rzędu on tam jeździł. Ile to przygotowań, próbował. Ile to pracy, ile to wyrzeczeń różnego rodzaju. I załóżmy, że taka osoba, która tak się przygotowuje, której tak zależy na zdobyciu tej góry, jest blisko już szczytu, ale ma do tego szczytu na przykład pół godziny, albo tylko pół godziny, albo godzinę. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak trudno jest zawrócić tak blisko, ale to jest pół godziny w jedną stronę, pół godziny znowu z powrotem z tego miejsca, w którym już jesteśmy, załóżmy, wykończeni. I bardzo często tego typu decyzja może spowodować, że już nie damy rady wrócić. Tam człowiek, ten brak tlenu i to niskie ciśnienie i zmęczenie, niewyspanie zaburza racjonalne postrzeganie. Ja się spotykałem z takimi sytuacjami na Everestie, że na przykład jakiś wspinacz siadał na śniegu z naszej ekipy i tak trochę beztrosko mówił: słuchajcie, ja tu sobie posiedzę i was dogonię. W ogóle zupełnie nieracjonalna postawa. Jakie posiedzę? Posiedzę i was dogonię. No, człowieku, jest minus 20. Posiedzę, minus zjem 25. Hamburgera, wypiję kawę. Nie, absolutnie nie. Albo takie sytuacje. Na przykład wspinacz pyta wspinacza, która jest godzina. I nam nagle, że jest 17. 17, to na zasadzie, patrz, 17, jak każda inna godzina. A tam to powinno być, słuchaj, jest 17, niedługo będzie ciemno. Załóżmy, mamy daleką drogę do obozu. Trzeba coś robić, trzeba decydować, trzeba się zbierać. I tam to jest bardzo trudne. Tu nasz umysł taki wyostrzony jest, a tam nie do końca. No, wielka tragedia, myślę o rodzinie. Fundacja wspierania polskiego alpinizmu imienia Jerzego Kukuczki organizuje pomoc.
To wszystko jest takie kontrowersyjne, trójka dzieci. Jest wszystko kontrowersyjne i też w tych kontrowersjach pojawia się wiele komentarzy, najczęściej osób, które gdzieś w internecie anonimowo często wypowiadają swoje opinie właśnie na temat Tomasza Mackiewicza, jego zachowania, właśnie podjęcia tego ryzyka. Te opinie często są po prostu tak zwanym hejtem, który się w tym internecie pojawia. Czy w ogóle właśnie będąc w domu, siedząc na kanapie, pijąc herbatę, jedząc obiad, a nigdy wcześniej nie mierząc się z takim wyzwaniem, takim zdobywaniem szczytu, mamy w jakikolwiek sposób prawo oceniać takiego człowieka, który jednak to ryzyko podejmuje? Ja myślę, że trudno jest nie oceniać, bo to nagle jest taka, no, kraj w jakimś sensie zaangażowany. Nasza wyprawa pod K2, to tak trochę jest takie nasze w tym momencie. No tutaj człowiek, odnośnie tej wyprawy też, tak, osób, które ratowały Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Rewol, pojawiły się też różne komentarze, najczęściej, które mówiły o bohaterstwie, o niesamowitym wyczynie, ale też chyba amerykańska alpinistka, tak, wypowiedziała się na temat tego, że to wszystko wyglądało tak, jakby ktoś chciał zachować siły na K2. Nie zgodzę się. Nie, zupełnie nie. Ja uważam, że to było bohaterstwo. Wszelkie takie górnolotne słowa, heroizm, bohaterstwo, to właśnie w tym momencie uważam, że teraz można używać i tu nie jest nic na wyrost. Jak się zdobywa ośmiotysięczniki na wiosnę, latem, ja w ogóle nie mam nic wspólnego z zimowym chodzeniem po górach, to jest już ekstremum pełne, to mniej więcej dziennie pokonujemy około 600 metrów różnicy wzniesień, 700 pomiędzy obozami. I teraz co się dzieje dalej? Idziemy pomiędzy jednym obozem a drugim, 600 metrów różnicy wzniesień i dochodzimy, rozstawiamy namiot, odpoczywamy, śpimy, herbata, jedzenie i, jak to mówią wspinacze, rest, czyli taki restujemy się, odpoczywamy. A tam proszę sobie wyobrazić, nie 600 metrów, ale ponad 1000 metrów. I jeszcze 8 godzin. I jeszcze nie z założeniem, że tam, bo jak człowiek nawet zmusi się do tak wielkiego wysiłku, ale ma świadomość, że tam u góry to będzie w namiocie sobie odpoczywał, to jeszcze jest to łatwiej, ale ze świadomością, że taki wielki wysiłek, tak wielki wydatek energetyczny, ale tam u góry dopiero się zaczyna akcja dalsza, no to jest heroizm i to są ludzie szalenie wydolni, szalenie odważni i przygotowani w sposób nieprawdopodobny zupełnie, ale no my mamy swoje granice, my nie możemy wymagać, nie jesteśmy z żelaza. I teraz gdyby ktoś miał takie niesamowicie jakieś z bardzo dużym rozmachem w ogóle podchodził do sprawy, a może by można przetransportować, a może z Europy wspinać, ja no nie wiem, załóżmy nieograniczone finanse, dlaczego samolot ze wspinaczami europejskimi nie może tam polecieć? I teraz, żebyśmy mogli przebywać na około 7000 metrów, my załóżmy, musielibyśmy około miesiąca się aklimatyzować. Patrz, weź na 4000 metrów, zejść na dół, weź na 5000 metrów, zanocować, zejść trochę na dół. Tak po prostu kursować góra-dół i wtedy nasz organizm po miesiącu jest gotowy tam funkcjonować. I teraz w sezonie wiosennym szereg jest takich osób na świecie, bo są zdobywane ośmiotysięczniki w setkach wspinaczy. A w przypadku zimy, tylko są teraz w tej chwili działania na Ewereście, bardzo oddalone, wiele set kilometrów stamtąd, plus to, co się dzieje na Nanga Parba, tylko ci wspinacze, wiadomo, że w problemie, i tylko ta wyprawa na K2. I nie mamy z nikogo więcej jak wybierać. Człowiek, który by się pojawił na 7000 tak po prostu, jakimś cudem techniki, i gdyby go tam zostawić, nawet gdyby był super zaawansowanym, doświadczonym himalajstą, by zmarł. Jeszcze mam takie pytanie na sam koniec, bo czas niestety nam się kończy. Czy powinny być w jakiś sposób zakazane bądź uregulowane takie samotne wyprawy? Bo też wyprawy dzielą się na takie, które są zorganizowane, gdzie jest lekarz przy zespole, gdzie wszystkie, cały sprzęt jest bardzo dobrze dobrany, odpowiedni z górnej półki, no ale są też takie wyprawy jak Tomasza Mackiewicza, gdzie Tomasz Mackiewicz często sam wychodził w góry, sam wychodził zdobywać szczyty bez butli tlenowych. Tutaj takie podejście też było właśnie w przypadku Nanga Parbat. Czy powinny jakieś regulacje być odnośnie tego, które by zakazywały bądź w jakiś sposób były właśnie taką wskazówką co do tego, w jaki sposób postępować, w jaki sposób to wszystko powinno się odbywać? Ja uważam, że zdobywanie ośmiotysięczników zimą jest jak nie najtrudniejszym,
to jednym z najtrudniejszych zajęć aktywności na naszej planecie. I uważam, że takie wyprawy powinny być przeprowadzane tak, jak na przykład jest przeprowadzana wyprawa na K2, gdzie to jest duża grupa wspinaczy z dużym budżetem, zabezpieczona sprzętowo, medycznie. Chodzi o to, żeby, bo zdobywamy szczyt, zwykle jest to, są po drodze, są cztery obozy, i żeby celem było zdobycie szczytu przez zespół, już nieważne, kto to wejdzie, ta dwójka szczytowa czy ta jedna osoba, ale żeby w odwodzie, w tych obozach niżej była pomoc. Gdyby w obozie niższym byli wspinacze, którzy są w miarę wypoczęci, no to wtedy jest szansa niesienia tej pomocy, a jeżeli jest sytuacja taka, że nie ma w ogóle nikogo na tej górze, oni byli sami, no to tu nie ma planu B. Regulacje nie wiem, ale edukować, mówić o tym, bo też nie zatrzymamy, no bo góry, tereny, ludzie mogą wejść, nie wiem, no wszędzie w różne góry, nawet niepostrzeżenie i pewnie ciężko to wszystko regulować, ale mówić. Ja uważam, że za duże ryzyko. Piotr Cieszewski, taternik, zdobywca Mount Everestu, menadżer, trener przywództwa, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, a my wracamy po przerwie. Zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl.